Stwierdzam, że mamy kworum do podejmowania uchwał, a zatem otwieram 32. sesję Rady Dzielnicy 16. Tutaj odnośnie uwag do protokołu, tutaj wyjaśniliśmy sobie tutaj z panem Jaroszem, który wniósł taką małą, drobną uwagę, ale wydaje mi się, że ona jest mało istotna i traktuję, że tak by jej nie było, a więc stwierdzam przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. O, coś tam tutaj szczera. Punkt pierwszy. Przedstawienie projektu porządku obrad. Proponuję ustalenie porządku obrad. Ustalenie porządku obrad, sprawozdanie z bieżących prac zarządu, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego. Kolejny, ale mam prośbę. Mam prośbę o uwagę. Kolejny punkt. Taki sam, czyli rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej Kraków. Piąty punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań priorytetowych na rok 2013. Punkt szósty. Oświadczenia komunikatu. Zarząd przygotował kolejne wnioski do prowadzenia. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Rady Dzielnicy 16 w roku 2013. Jest to druk nr 251. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, że musimy przenieść część środków, które zostały na paragrafie, którym zaplanowaliśmy za dużo, zakładając, że miasto nam nie, miasto, że tak powiem, będzie miało problemy z zapłaceniem faktur. Okazało się, że z poprzedniego roku okazało się, że poradzili sobie, a więc nasze środki na tym paragrafie nie będą potrzebne oraz energia elektryczna, gdzie też mamy jakieś oszczędności i dlatego ten projekt chcemy poddać pod obrady dzisiejszej sesji. To był głos za, głos przeciw. Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Kolejny punkt. Przepraszam, złożone zostały wnioski jeszcze. Wniosek Komisji Infrastruktury Komunalnej. Przepraszam, tak? Przepraszam, jeszcze jeden mam tutaj taki. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ustanowienia prawa użytkowania zabudowanej nieruchomości przy ulicy Bulwarowej 33. W skrócie powiem, że chodzi tutaj o teren gimnazjum, szkoły, gimnazjum 50, które jest likwidowane. I teraz, a teraz chcemy, żeby to gimnazjum było przejęte przez inny podmiot, czyli mówimy tu o księżach Palotynach, którzy chcą prowadzić w tym miejscu swoje gimnazjum. I ta uchwała będzie właśnie w tej sprawie. Za. Jakiś głos przeciw nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. No i teraz mamy wnioski Komisji Infrastruktury Komunalnej. Jeden, tak? Jeden. A drugi radny. Tak, drugi radny. Czyli pierwszy wniosek to jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi przy ulicy Fatimskiej. I tutaj rekomendacje, rozumiem, pan przewodniczący, dwa zdania na ten temat, dlaczego wprowadzamy to zadanie pod obrady dzisiejszej sesji. Wczoraj na komisji dostaliśmy wniosek odnośnie właśnie tego zadania. Komisja nie widzi jakichś przeciwwskazań, żeby to zadanie nie mogło być realizowane. Sprawdziliśmy dokumenty, które zostały nam przesłane, także rekomendujemy, żeby była pozytywna uchwała. I zajęcie się tą sprawą, rozumiem, na tej sesji. Dokładnie. Bo komisja była wczoraj, a dzisiaj sesja, dlatego wprowadzamy to w trybie nagle. To był głos za, głos przeciw. Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. I drugi mamy wniosek grupy radnych. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii warunków zabudowy dla inwestycji budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami przy ulicy Marii Dąbrowskiej w Krakowie. Również pan Tomek Szewczyk, tak? Proszę. Tak, tym razem uchwała jest wprowadzana jako uchwała grupy radnych, w związku z tym, iż jest to budowa przy ulicy Marii Dąbrowskiej koło Carrefoura. Tam już część budynków istnieje, natomiast część będzie dobudowywana. W związku z tym, że komisja była neutralna w tym zakresie, znaczy 3 osoby były za, 3 osoby były przeciw, 4 osoby się wstrzymały, podjąłem decyzję, żeby wprowadzić ten projekt jako projekt grupy radnych. Dlatego proszę o wprowadzenie go na sesję. Dzisiaj będziemy mogli na ten temat dyskutować. Okej, dobrze. To był głos za, głos przeciw. Nie widzę. A więc przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Ja nie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Czy są jakieś inne wnioski o wprowadzenie jakiegoś nowego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Nie widzę. A więc stwierdzam, że przedstawiony porządek obrad wraz z przyjętymi wnioskami stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Sprawozdanie z bieżących prac zarządu przedstawi członek